Wychodzi położna z poroduszki. Gratuluję. Syn 2800 i córka 3600. Poproszę syna za 2800. Ile dni urlop ma górnik? 3, a potem znowu pod ziemię. Mamo, mogę ciasteczka? Weź sobie, są w górnej szafce. Mamo, ale ja nie mam rączek. Nie ma rączek, nie ma ciasteczek. Ciągnie morderca kobietę przez las. Ona mówi, jak tu ciemno i strasznie. A on na to, no, a ja sam będę wracał. Proszę pana, dlaczego pan grzebie w tym szambie? Proszę pani, wpadła mi tam marynarka. Chyba nie będzie pan jej teraz zakładał. Nie, ale w kieszeni miałem kanapki. Przychodzi mucha do baru i mówi, poproszę gówno z cebulą, tylko mało cebuli, żeby mi z mordy nie śmierdziało. Jak się nazywa pies bez łap? Nieważne, i tak nie przyjdzie. Przychodzi Putin do wróżki i pyta o swoją przyszłość. Wróżka wpatruje się intensywnie w swoją kulę, po czym mówi. Widzę, jak jedziesz elegancką limuzyną. I co jeszcze? Widzę tłumy wiwatujących z radości. Ja też do nich macham? Nie. Trumna jest zamknięta. Co tak kręcisz nosem? Przecież lubisz bigos. Tak, ale wszyscy do kina biorą popcorn. Komórkę powinien sobie kupić typowy Seba. Szarą, żeby mieć chociaż jedną. Facet miał takie niskie mieszkanie, że jadł tylko naleśniki. Chodzi facet do optyka. Potrzebuje okulary. Do czego? Do widzenia. Do widzenia. Wraca mąż do domu i zastaje żonę z kochankiem. I mówi, co wy tu robicie? A ona na to do kochanka. Mówiłam ci, że idiota. Mój terapeuta kazał mi napisać listy do osób, których nienawidzę, a potem je spalić. A co zrobić z listami? Kochanie, czy te spodnie mnie pogrubiają? Mam być szczery? Tak. Rucham twoją siostrę. Przed ślubem żona mówiła, że nie będzie żadnych ograniczeń w łóżku. A tu gdzie z tymi chipsami? Wyjdź z tym arbuzem. Jak szef nie odwoła swoich słów, to wypadam z tej roboty. A co powiedział? Żebym wypadał z tej roboty. Pijany facet w autobusie. O Jezu, ale pani jest brzydka. A pan pijany. Tak, ale ja jutro wytrzeźwieję. Podchodzi kobieta do męża informatyka ze zdjęciem. Poznajesz tego człowieka? Jutro odbierzesz go ze szkoły. Przychodzi Jezus do restauracji. Poproszę stolik dla 26 osób. Ale was jest tylko 13. Tak, ale wszyscy będziemy siedzieć z jednej strony. Wychodzi lekarz z gabinetu i mówi. Jako, że obowiązuje RODO, nie mogę was zwołać po nazwisku. Zapraszam pana z syfilisem. Tato, skąd się biorą dzieci? Synu, przynoszą je buciany. Mama taka ładna, a ty buciany posuwasz? Żona do męża. Dzisiaj mogę spełnić twoją najiskrzystszą fantazję. Oszalałaś? Skąd ja teraz wezmę dwa karły i osła? Człowiek mądrzeje z wiekiem. Zwykle jest to wiek od trumny. Ci w Polsce chodzą po dwóch. Jeden umie pisać, drugi czytać. A czemu w Rosji chodzą po czterech? Bo dwóch chroni naukowców. Siedzą dwie świnie w korycie. Jedna się zżygała, a druga mówi, nie dolewaj, bo nie zjemy.